szkoła Okuyama Ryu Aiki Jujutsu, tradycyjne Koryu. Szkoła charakteryzuje się pracą na dwóch drogach. Pierwsza to sztuka walki, druga to medycyna japońska. Techniki, które Państwo widzicie, są technikami wykonywanymi na różnych poziomach. W tej chwili jest tak zwany poziom pierwszy, czyli siodan. Ponieważ szkoła Okuyama Ryu wywodzi się źródłowo ze szkoły Hakko, ta z kolei ze szkoły Daito, w pewnym sensie jest określana jako szkoła tworska. Stąd niektóre techniki właśnie, które Państwo widzieliście w pozycji suari, są technikami bardzo krótkimi. W sytuacji, gdy dochodziło do ataku, chodziło o to, żeby nie robić za dużo zamieszania. Technika krótka, zająć jak najmniej miejsca i w miarę oczywiście być skuteczną. Czyli Państwo widzicie już techniki z drugiego poziomu, czyli jeszcze wszystko się skraca. Troszkę więcej dynamiki, ale i trochę więcej bólu. Bardzo dziękuję. Była prezentacja wykonana przez Krzysztofa Kryzajowskiego i Krzysztofa Marcina Kamilowskiego. Teraz dołączy do nich Kaiden Shihan Marek Pardiak. I zobaczycie Państwo techniki z poziomu 3, 4 i 5 dana. Jak widać, skuteczne. Dlatego on jest duży, on jest mali, żeby było łatwiej. W tej prezentacji zobaczycie Państwo kilka form miecza, który również jest składową częścią naszej szkoły. I na końcu zaprezentujemy tamyśli. Przewalić, żeby to było.